Google tá fazendo a gravação, na trilha para mentir. 15 minutos. Tá? Não tá para não ver. Jest taki układ, że ona była na Bukselę robiona i dlatego teraz za każdym razem trzeba ją na nowo zaprojektowywać, no nie? W Mysłowicach to akurat się tak złożyło, znaczy dyrektor powiedział, że się nie zmieści, ja tam pojechałem, poukładałem, wszystko się zmieściło. Generalnie jest coś takiego, takich elementów, znaczy jeden element to jest coś takiego, plus panel, który jest 2,30 szeroki i 2,80 wysoki. I takich elementów jest 10, a poza tym są jeszcze dwa elementy, które są też na tej samej zasadzie, tylko banery są szersze i to jest w granicach 3 metrów, czyli są dwa elementy na długość 3 metry i te dłuższe są też na 3 metry wysokie, czyli wysokość pomieszczenia musi być przynajmniej te 3,10, dobrze by było. Jeżeli nie ma tych 3,10, no to potem trzeba kombinować i się po prostu zwija te 20 cm max, można od dołu ten baner zwinąć i tak, żeśmy w Mysłowicach z niektórymi zrobili, nie? To jest jedna rzecz i potem oprócz tego jest takie wystawa tego malarstwa niepowykonalnego. To są takie płyty na zawiasach, które się w trójkąt po prostu rozkłada i teoretycznie raz, dwa, trzy, cztery takie elementy, to jest ta cała wystawa tego malarstwa nieprofesjonalnego i ona gdzieś zajmuje w granicach 6-7 metrów, w zależności pod jakim kątem się to zrobi. Czyli znowu gdzieś musi być te 6-7 metrów, żeby ustawić to malarstwo nieprofesjonalne. Oprócz tego są dwie makiety, czyli to jest makieta Niki Szowca, z takich lekkich płyt zrobiona. Ona ma 3 metry wysokości, jest z 4 części składana, się składa jedno tak do drugiego i ona też na długość zajmuje gdzieś koło 6-7 metrów, na głębokość koło 1 do 1,5. I ostatnim elementem jest taka brama też z Nikiszowca i ona zajmuje też na długość 6-7 metrów i na głębokość gdzieś w granicach do 1 metra. Czyli tak to trzeba mieć to poukładane, po prostu zobaczyć w tej sali, czy to się wszystko zmieści. Tu w tym układzie niestety, ale ani poczty, ani tych elementów Nikiszowca nie będzie, bo po prostu nie ma gdzie postawić, bo tu jest akurat bardzo mało miejsca. Nie? Czyli najważniejsze jest wysokość pomieszczenia, no i żeby mniej więcej się to zmieściło, no nie? Tak generalnie można sobie mniej więcej policzyć, bo jak 10 elementów po 2,30 to jest 23 metry długości, plus 2 razy 3 metry to jest 6, to jest prawie 30 metrów. I jest raz, dwa, trzy razy 6, 7, 18, 20, to jest 50 metrów w linii bieżącej mniej więcej by to musiało być. Tu w tym przypadku ja mogę to ścieśnić, bo robię dwa poprzeczne. Czyli w tym układzie mogę po prostu takie enklawy, no bo nie ma tutaj miejsca. Lepiej jest, jeżeli to jest po prostu jakoś tak wypełnione, chociaż jeżeli jest na tyle miejsca szerokie, zawsze można coś w środku jeszcze powiesić czy zrobić. Oprócz tego jeszcze są takie podesty na... To jest taki trójkąt, on ma 60 na 60 cm i na tym stoją rzeźby z węgla i takich postumentów jest 6. I one też gdzieś tam są wkomponowywane. Teoretycznie dobrze jest, jeżeli jest jeszcze jakaś ściana, na której można wyeksponować 6 takich, tu są zdjęcia Arkadiusza Goli. I teoretycznie dobrze jest, jeżeli też gdzieś jest miejsce na umieszczenie 6 takich fotogramów. Te fotogramy mają niecałe 60 cm na 35. I to jest wszystko. A materiały na plakaty i inne takie informacyjne? No to ja mogę elektronicznie przesłać wszystko. To ma pan wszystko? Tak, tak, tak. No to przeważnie wysyłam plakat, a ktoś po prostu dorabia do tego tekst i dołącza po prostu ten plakat, że jest coś takiego, nie? Ile czasu zajmuje montaż? No i tak, dzisiaj to przypuszczalnie jest tak. Wczoraj to demontowaliśmy od godziny gdzieś, tylko tak jak mówię, najważniejsze jest, jeżeli się załatwia pomieszczenie, żeby zawsze dwóch ludzi było do rozładunku i potem do złożenia tej wystawy i rozwieszenia tych elementów. Dwóch ludzi, żeby było z drabiną. Natomiast ile to zajmuje wczoraj o godzinie 11 do 4, żeśmy demontowali na poprzednim miejscu. Dzisiaj o 8 rano, żeśmy to przewozili, na 10 tutaj byliśmy.
Dzisiaj to będę przypuszczalnie gdzieś do godziny trzeciej rozwieszał i jutro jeszcze takie poprawki, czyszczenie płyt i tak dalej, no to, to jednak dwa pełne dni to są. Bo tak mniej więcej o 11 się zaczyna i dwa pełne dni do 11 jest gotowe, nie? A czy wolne dni też to można robić? Czy pan to robi wolne dni, czy tylko w tygodniu? To zawsze był poniedziałek, dlatego że jest dużo właśnie tak jak w muzeum na przykład, że soboty, niedzielę pracują, ale poniedziałek mają wolny i musiałem to po prostu załatwić, żeby oni w poniedziałek tam ktoś był. Natomiast no lepiej, jeżeli to jest w tygodniu, no bo to zawsze jest lepiej z tymi ludźmi, no nie, bo to wiadomo, sobota, niedziela, to potem jest kłopot, żeby kogoś ciągnąć do tej pomocy, coś. No lepiej, żeby to było w tygodniu zawsze. Demontaż poniedziałek i we wtorek następnego dnia po południu ona stoi, nie? A optymalnie ile dni wystawa powinna być eksponowana? No tak do 3 tygodni, nie? 2-3 tygodnie. W jednym miejscu 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie następne. 8 już to jest demontowane, czyli za niecałe 3 tygodnie jedzie do Chorzowa, nie wiem jak długo ma być w Chorzowie. Zawsze muszę na to miejsce pojechać przynajmniej 5-6 dni wcześniej, żeby obmierzyć sobie wszystko, włożyć w komputer i zaprojektować na nowo, nie? Bo to muszę po prostu ustawić na komputerze, to się po prostu robi i potem według komputera też tutaj to ustawiam, nie? No. I samochód pan ma? Samochód tak. Tylko pan potrzebuje dwóch ludzi do pomocy na miejscu. Dwie drabiny i dwie drabiny. Tak jak mówię, przy demontażu, montażu i przy załadunku na samochód. Nie? A czy jest potrzebne dodatkowe oświetlenie? Nie. No zawsze jest tylko to oświetlenie, które... Nie ma elementów podświetlanych. Nie ma elementów podświetlanych. Także nie ma kłopotu. Okej, okay, czyli to już mamy w zasadzie wszystko. Tak, najważniejsze rzeczy wszystko, tak. Są omówione. Dziękuję bardzo.